Polska fika numer 5. Podcast profesora Jarosława Płóciennika. Kultura, edukacja, demokracja. Kultura i zmiana. Zmiana jest możliwa. Niewyobrażalne może stać się realne. To są lekcje, które można wynieść z ostatnich wydarzeń w świecie i w Polsce. Zmiana jednak nie jest postrzegana jednoznacznie przez ludzi. Zmiany bardzo często wywołują niepokój. Ale zmiana dla wielu ludzi innych może oznaczać nadzieję. Wymyślono nawet zarządzanie zmianą jako obszar wiedzy specjalistycznej, która potrafi przekształcać rzeczywistość wielkich instytucji i całych biznesów. W rozwoju personalnym także przywiązuje się dużą uwagę do pojęcia zmiany i do konieczności akceptacji tej zmiany w swoim życiu osobistym. Można nawet powiedzieć, że przekaz wielu religii, w tym także religii chrześcijańskiej, jest przekazem z gruntu rewolucyjnym, nawołującym do zobaczenia tu i teraz jako sposobności do zmiany. Nawrócenie niegdysiejsze oznaczało po grecku metanoia, czyli właśnie zwykłe zawrócenie z drogi. Metanoia to po łacinie konwersja, punkt zwrotny, zwrot, przemiana, zmiana, w końcu last but not least, kryzys. W wielu obszarach życia, zarówno społecznego, jak i indywidualnego, można zauważyć, nie tylko od 2020 roku, istnienie wielkiego kryzysu. Napisano już o tym bardzo wiele. Jednak to, co uderza, to przede wszystkim konstatacja, że żyjemy w czasach pełnych zmian i rozwoju nowych dziedzin rzeczywistości. Dawno, dawno temu powstała teza o końcu historii niejakiego Fukuyamy. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że ten koniec historii był wielką złudą, choć teza Fukuyamy była źle zrozumiana. Wtedy chodziło o rozwój cywilizacji zachodniej i o demokrację liberalną. Dzisiaj jednak chodzi faktycznie o pewną zmianę cywilizacyjną, której świadkami możemy być. Kilka dni temu ukazało się w internetowym wydaniu The Economist wystąpienie Yuvala Harariego, słynnego filozofa izraelskiego, w którym argumentuje on, że właściwie w obliczu rozwoju wypadków wokół Ukrainy stajemy przed niesamowitym przełomem, w którym dojdzie do ruchu albo w jedną, albo w drugą stronę, bo od 1945 roku wyobrażenie wojny jest wyobrażeniem niewyobrażalnego u wielu ludzi. Optymiści, tacy jak na przykład Steven Pinker, argumentowaliby, że natura ludzka doprowadziła do postępu cywilizacyjnego, ludzkość staje się coraz lepsza, no i jesteśmy zasadniczo jako ludzkość racjonalni. Kryzys pandemiczny oraz katastrofa klimatyczna uświadamiają, że cena za ten postęp cywilizacyjny, za to, że coraz dłużej żyliśmy, za to, że coraz lepsza jest opieka zdrowotna i tak dalej, jest bardzo wysoka. Musimy płacić olbrzymią cenę za to wszystko. Wydawałoby się, że decyzja Putina o wojnie z Ukrainą, a właściwie o zaostrzeniu tej wojny, która toczy się już od dawna, to jest sprawa stricte polityczna i nie ma żadnego związku z kulturą czy cywilizacją. Harari świetnie argumentuje, że mamy tutaj do czynienia jednak z wielkim dylematem naszej cywilizacji. Akceptacja posunięcia Putina to jest akceptacja autentycznego barbarzyństwa, autentycznych dzikości w naszej naturze. To nie jest wcale przecież tak, że wojen od 1945 roku nie było. Były, a jakże?
ale nikt nie akceptował ich w skali globalnej jako właściwego rozwiązania. Nikt też nie dziwi się, że granice w Ameryce Południowej są nadal stabilne, podobnie w Ameryce Północnej, podobnie w Europie. Po doświadczeniu Holokaustu, po doświadczeniu II wojny światowej, po tych milionach ofiar w ludziach, między innymi podczas Hołodomoru, czyli wielkiego głodu w Ukrainie, ciągle tkwi jednak przekonanie w nas, że tamte doświadczenia były tragiczne i że nigdy więcej nie powinny się zdarzyć. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie lekceważyli tego, co się odbywa za naszymi wschodnimi granicami, czy to w Ukrainie, czy na Białorusi. I nie lekceważyli obecnego także lokalnie, domowo, barbarzyństwa. To barbarzyństwo objawia się pogardą instytucji społecznych, takich jak na przykład praworządność i prawa człowieka. Musimy pamiętać o powiązaniu tych dwóch spraw, demokratycznych reguł i pokoju na świecie. Szaleństwo depcze jedno i drugie.